Dobra. Oddział zarechotał nagle. Powiedział... A, płaczliwą... Dobra. Nazywam się Grzegorz Pawlak. Jestem narratorem w nowej powieści Andrzeja Ziemiańskiego Wirion. Całowała się z jego kolegą, pozwalała mu dość. Ja bym się cofnął, jeżeli mogę, do tego spokoju wiecznego zapomnienia. Wszystko możesz, tak? Chcesz? Dziękuję. No. Wirion występował już w poprzednich częściach, natomiast ta część jest poświęcona właściwie temu, dlaczego stał się tym, kim się stał. Wirion żuł rozmoknięty owiec, który ukradł z pola. Poprzedniego dnia mało nie wpadł. Kilka słów o roli narratora, bo to jest bardzo trudne w tym przypadku, ponieważ nagrywamy, używając naszego slangu, jeden do jednego. Młodą coś jakby wstrząsnęło. Lekko, leciuteńko. Czyli wszelkiego rodzaju didaskalia typu, nie wiem, spojrzał w prawo, usłyszał, uśmiechnął się. Wszystko jest robione głosem narratora. Zapytał. Taryn wzruszył ramionami. Odpowiedział pytaniem na pytanie Kila. Wyjaśnił mu nary. A między tym są sceny odgrywane przez aktorów poszczególnych, którzy wcierają się w poszczególne postaci tej powieści. I śliwek weźcie suszonych. Jak was w brzuchu wesprze i boleć zacznie, to śliwki najlepsze. Miałem duży dylemat, jak potraktować tę moją rolę. Czy ma być to, mówiąc ogólnikowo, ktoś, kto stara się raczej bez emocji opowiedzieć o tym, co się dzieje między poszczególnymi scenami. Skąd? Z Upiorzycą. Doszedłem do wniosku, zresztą mam to trochę w naturze, że ciągnie mnie w emocje. Na całym świecie nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc, żadnego przyjaciela, rodziny, ukochanej kobiety. Myślę, że słuchaczowi będzie łatwiej i ciekawiej dla całości. Dziękuję. Zapraszamy do panelu panów strażnika pierwszego i strażnika drugiego. Ponieważ są też partie dłuższe, takie, które opowiadają o sytuacji, w której znalazł się Wirion. Proszę o coś do picia. Suche jadłem. Które pozwalają na to, żeby troszkę sobie poszaleć, wcielić się w myśli głównego bohatera. Zmieńmy trochę miejsca, żeby była to inna knajpa. To ta knajpa jest z kolei najlepszą knajpą w mieście. No i mam nadzieję, że dobrze wybrałem. Nikt mu nie sprzyja. We wszelkich krainach, które stworzyli bogowie, nie ma nikogo, kto pomyślałby o nim przyjaźnie. Miał ochotę wymiotować. I znowu przyszło mu do głowy, że rozwiązanie Meliklesa wcale nie jest rozwiązaniem głupim.